Dzisiaj byłem gościem pani Agnieszki, pana Darka Kortasów, którzy prowadzą firmę odzieżową. Podwyżki już powoli zaczynały się z rok temu, chociażby gaz, powiedzmy, czy przed prąd. I na początku roku 40% cena lokalu poszła do góry. Staramy się gdzieś tutaj cały czas minimalizować te koszty, żeby gdzieś tam, powiedzmy, dalej działać. Trzymajcie Dziękuję. Się. Powodzenia. Dzięki. Donald Tusk, którego witamy w Dzierżoniowie. W normalnej demokracji to władza odpowiada za decyzję, a opozycja odpowiada za obietnice. A nie wiem, czy zauważyliście, że PiS tak to przedstawiał, że oni rządzą 7 lat i czują się odpowiedzialni tylko za obietnice. A opozycja, chociaż nie ma instrumentów, ma być odpowiedzialna za trudne decyzje. W ramach odpowiedzialności i zdrowego rozsądku, jako szef partii opozycyjnej, ja chcę sformułować odpowiedzialne obietnice poprawy losu. Życzymy panu zwycięstwa. Wszyscy będziemy za panem głosowali.